Siemano, z tej strony Mikro, a to kolejny odcinek z NBA 2K13, tak jest. I dzisiaj gramy z Orlando Magic. Oczywiście gramy na ławce rezerwowych na razie. Ale zaraz zrobimy takie, jesteśmy już na parkiecie, Dobra, my wchodzimy po piłkę. Tutaj obczaiłem takie, ej. Ej, no nie ustawiło mi się dobrze, Boże. Podaj. Free. Yes! Ale coś muszę sprawdzić. Presentation. A, no tak. All place. Dobra. I mamy pierwszą trójkę na koncie. Może uda nam się dzisiaj pograć więcej jako taki typowy rozgrywający. Ale tutaj źle z biurkami gramy. Totalnie. Teraz może na pewno nam się uda zrobić ten place. Ej, no nie wyświetla się co jest. No, kurwa. To mój błąd. Dobra, jedziemy z nimi. Dobra, typowe zagranie. Zasłona. No ja pierdzielę, no. Strata. A my tutaj sobie poradzimy. Nie, nie poradzimy. No próbowałem, co zrobić, Boże. Jest asysta! A czy te... Żebym widział, gdzie mam iść, o to się rozchodzi, ale to... Czy mi to się wyświetla? Dobra, załóżmy, że się wyświetla. Turgoklu. Kurde, już remisujemy z Orlando. 3 punkty, 1 asysta. Gallinari for free. Yes! Dobry rzut Gallinari-niego. Próbuję zasłona jakaś. Ej, no! Opierdzielę. Dobra. Mamy dwie asysty. Ej! Oddaj, oddaj, oddaj. Oddaj! Oddaj! Boże święty. Mają to. A ten idiota nie dał mi, nie chciał mi podać piłki. Randolph, kurwo. Harrington. Mamy to. Jedziemy z kontratakiem. 40 sekund zostało. No, nie wyszło nam to. Muszę dobrze kryć Harringtona, bo ma dobrą trójkę. Zobaczcie, trafi teraz. Nie! O Jezu. Dobra, my tutaj gramy w obronie dobrze. Harris. No i jedziemy buzzer beatera. Szuka zasłona.
Jest! Ale to było piękne. He's good next. No tutaj kursor, trzeba go usunąć. Wygrywamy 7 punktami. 5 punktów, 2 asysty. To dobre statystyki. Jak na gracza z ławki. Harrington for free. Dobrze, Iguodala no... Kurwa. Mamy teraz Iguodala, więc może zagramy coś na niego. Ale tutaj zasłonę na pewno C. Tutaj ściągnąć obrońcę tego, Iguodali próbowałem, ale... Aja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 j
O, dobrze. Nie wiem, jak ja to mogłem trafić, ale jest 7 punkt. Mamy dobrą skuteczność, 60%. Dobra. Spróbuję ciągle te... Ale mi nie wychodzi. Jezu, co to było? I dobrze, w obronie gramy. I teraz... Dawaj. Wow! To było to. Iguodala, alley-oop pass. Jest trzecia asysta. To jest też rekord w NBA. Iguodala, następna akcja. Ajaj, zablokowani jesteśmy. Spokojnie, to rozgramy. Ferry. Czwarta asysta. Idziemy na double-double. I Harrington. Na razie chyba ma 3 na 0, coś mi tak się wydaje. Ajajaj, jakby to trafił. 2 plus 1 by było. Dobra akcja. I my byśmy mieli piątą asystę. No ale schodzimy. O, wreszcie mi się zaczęły wyświetlać te akcje. Jest 9 punkt. Dziewiąty punkt, 4 asysty. Dobra, my tutaj kryjemy. Może pomożemy w obronie? Aj, nie udało nam się. No dlaczego oni nas tak 7 minut gramy? Dobra, myślałem, że mi się Pato rozłączył, ale to nie było to. Na razie wygrywamy spokojnie 14 punktami. A falo. Dobrze, i teraz podanie, dajesz. Jest za zasłonę.
Mamy 11 punkt. Przydałoby się też tak 11 asyst. Na to musimy zapracować. Na razie gramy na rzucającym obrońcy, więc to nie jest nasza. A faul? No nie, nie, fake. Czy to był krok? Ale on tam ciśnie, ten Harris. Ile ma punktów? 10. Wydawałoby się, że ma więcej. Dobra, tutaj mamy podwojenie, nie? Pasa Ferry zasłonę. I jedziemy. Tutaj Miller. O, 14 punktów. I dobrze nam idzie z dystansu, bo właśnie to jest nasza specjalność. Rzuty za 3 punkty i ogólnie. Mamy chyba już to 75 ustawione. Co ogólnie nie źle. No nie mają pomysłu, jak kryć tego Harrisa, widać. Czyli im rzuca punkty. Ale wygrywamy spokojnie, 81-86, nieźle. Spróbujemy jakąś akcję. Nie, to się inaczej robiło, poczekaj. Aj. Prawie wykonaliśmy przechwyt. Tutaj dobrze w obronie, nasi zawodnicy. Teraz, co my możemy zrobić? Hedok tylko nas broni. Dobra, spokojnie. Trafimy? Nie. Kurde. Ej, ale to było dobre zagranie w obronie. Dlaczego? Niesprawiedliwe. Piąta asysta jest, ale to zrobiliśmy. I mamy rekord 5 asyst w jednym meczu. I wychodzimy na ostatnie 5 minut. Czwartej kwarty. Łob, blok! I mamy. Rekordy bijemy w tym meczu. Aj no, Farid. Nie, 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 to jest ten gościu, co dobrze się gra. Ale dobrze w obronie gramy i teraz podaj. No, jak to mogło nie wpaść? No, bez przesady. Dobra. Idziemy za akcją, teraz będzie alley-oop. To Farid. Jest! To było krótkie częście, sorry. Dobra, ja bym chciał spróbować, żeby jakieś akcje zagrać. Ale mi to chyba nie wyjdzie. Chandler. Dobrze. Ale dlaczego my nie mamy asysty? Mielibyśmy 7 asystę.
Ej no, co tutaj się odrąbało, Boże Święty. I 2 plus 1? Nie. Kolejny dobry mecz pod względem punktu. Będziemy 10-17 na mecz. Jest 2 na 2 z linii osobistych. Łatwe punkty i mamy 16 punktów. I 16 asyst. Przypadek? Nie sądzę. Dobra, dobra. A Falo będzie rzucał ten gościu, żeby iść tutaj na zbiórkę. Jest! Siódma asysta. Iguodala. Ile mamy minut? 13, okej. Dlaczego na mnie wyszła z biurka? Dobre jest to, że na razie nie schodzimy z boiska. O, tutaj jakieś... O, kolejny faul i będziemy mieli 18 punktów. Całkiem w pytkę. Teraz ja już wykonać dobrze osobiste. Napisz. Ale ten już trafiony jest. Ale musiał sobie wydać trochę skill pointsów na osobiste, żeby nie robić takich gówien, że nie trafią osobistych. To są najłatwiejsze punkty. Dobrze w obronie. Damy temu. JaVale McGee. Jest. I 14, ma spokojna wygrana. To już nie sądzę, żeby tutaj się coś stało, żebyśmy przegrali ten mecz, więc mamy wygrany pierwszy mecz. A ja mogę sobie jeszcze poprawić statystyki. Tylko trzeba dostać piłkę. Dobra, to mam 6 sekund jeszcze. Ale tak nie można, tak nie można. Daj się Gudola. No nie sądzę, żebyś trafił stamtąd na G. Na pewno wykonamy buzzer beatera. Ho, ho, ho. Dobrze. I mamy piłkę. I teraz spokojnie przeprowadzimy akcję. Ty nam postawi zasłony. Jeszcze jedną. A, no nie. Dobra. Tutaj jeszcze mój kot przyszedł, więc idealnie się składa koniec odcinka, tak jest. Jeśli słyszycie miau, miau, to wiedzcie, że jest źle. Dobra, mamy 114 SP i jest dobrze, więc to by było na tyle w tym odcinku. Następny powinien się pojawić w środę, bo ten pojawi się w poniedziałek 27 maja. Więc ja się z wami żegnam, siemano, zapraszam was na kolejne odcinki i do komentowania tego i innych filmów. Siema.